gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Byłbym wojskowym, bo nawet jako małe dziecko, mały chłopiec, zawsze mi imponowały właśnie takie strzelaniny, zabawy właśnie w wojny. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, mam takich dwóch. Włodzimierz Lubański i Andrzej Szarmach. Najbardziej denerwuje mnie w tym zawodzie, jaki wykonuję, to niecierpliwość społeczeństwa tego piłkarskiego. Byłem z siebie dumny, gdy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. No i oczywiście w tym roku awans do drugiej ligi jako trener Polonii Warszawa. Książka i film, które poleciłbym każdemu. Na pewno, jeżeli chodzi o film, to przypadł mi taki do gustu Najdłuższa podróż, a książka to 50 twarzy Greya. W Ekstraklasie lubię i nie lubię. Teraz ostatnio to, co polubiłem, to jest to, że jest ta nieprzewidywalność, tak? Największy dowcipniś. No, największym takim dowcipnisiem w drużynie to był Maciej Bykowski. No i oczywiście z taką troszeczkę ironią tego dowcipu Maciej Szczęsny. Największy modniś. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, to mieliśmy Grażwidasza Mikulajnasa, prawda? Jeżeli chodzi o drużynę przeciwnika, no to na pewno Marcin Mięciel. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Tu jeżeli miałbym tak szczerze się do tego pytania odpowiedzieć, to na pewno dużą indywidualnością był dla mnie Tomasz Wieszczycki. Największy błąd w karierze. Mogłem spróbować gdzieś swoich sił poza granicami Polski, miałem kilka ofert, ale zawsze najbliższa sercu była Polonia. Popisowe danie, które przyrządzam, to co kocham i to co lubię przyrządzać, to jest schabowy, mizeria i ziemniaki. Stare polskie danie.